Witam wszystkich, z tej strony Przyczajony Lemur w kolejnym odcinku gry Dynastia Ming w Mayhem Taxes 2.01. W ostatnich odcinkach kolonizacji ciąg dalszy. Już sporo prowincji tutaj zostało skolonizowanych. Teraz czekamy na kolejną grupę idei na 24 poziomie technologii. Więc może już nawet w tym odcinku odblokujemy. Odblokujemy eksplorację i rozpoczniemy odkrywanie i kolonizację Ameryk. Także w końcu po jakichś 160-70 latach będziemy mogli to zacząć robić. Poza tym... była jakaś bitwa jeszcze? Tylko peci. A, bo chyba pod koniec tych odcinków tutaj miałem jakieś rebelie, okej. No. Okej, jeszcze tutaj. Jakbyście tutaj zostawili część jednostek, żeby odbić te prowincje. A tutaj już idą ci. Idźcie od razu tam w sumie. Co tam znowu chcecie? Okej, utrata prestiżu. W 8 man restu. Nie, prestiż jakoś mnie tak nie boli. Teraz mam dosyć niskie, ale to tam z ogóły. Kolej unrest mi się nie podoba, bo i tak już mam sporo problemów z rebeliami. Gdzie jest taki wysoki unrest? Amdo. Tutaj, a dlaczegoż to taki duży unrest macie, co? Aha, aktualnie jest dwa razy naliczona komunikacja, to powinno niedługo zniknąć. No właśnie. Oczywiście dali mi autonomię, żeby nie zwiększać unrestu. Za mało hajsów na budowę, a zobaczmy jak w budżecie konstrukcyjnym. 2000, dobra, to dajmy do dróg tradycyjnie. Był chwilowy lag. Zobaczmy jak rzecz wygląda. Tutaj trzeci poziom developmentu, piąty poziom dworu, czwarty poziom edukacji, ciągle pierwszy poziom kultury. Ciągle zero bonusów za produkcję. Okej. Nie zdążyłem tam zostawić żadnej jednostki. Jest gdzieś tu, tak, w tych dwóch prowincjach teraz jest spory unrest. Niedługo będzie rebelia. Jaką mamy misję teraz w ogóle? Czekamy na kolejną. To się trochę przyda. Niedługo dostaniemy sporo korów. Tutaj poproszę. I tutaj poproszę. Zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja, czy mogę już ulepszony port budować. Tutaj się przyda.
razie odpuszczę. Podstawowe już są. Dominion Hall trzeba pobudować. Okej. Timika jest w Australii, więc się nie uda. To nie ma sensu, to... W sumie może... I bym mógł to zrobić. Nie, żeby mi to jakoś bardzo dużo dało. Może jakaś fluta handlowa? Dobra, skorzystamy sobie z tego. To mi przy okazji zmniejszy koszt utrzymania, koszt budowy i czas budowy okrętów. Więc zrobimy sobie flotę. Ile musimy osiągnąć tam? 75% z 150, powiedzmy już. I to jest... matematyka taka trudna. To jest 112-113 statków jakoś. Czyli 50. Z hakiem jeszcze muszę wybudować. To zrobimy tak. Tu nie, aż tyle. 10 ciężkich okrętów. Gdzie był mój główny port wojskowy? Chyba tutaj. Okej. Tędy. Najpierw tutaj 10, a potem 50 lekkich. Ale to nie teraz, bo za mało hajsów mam trochę. Budować te prowincje, żeby zwiększyć supply limit. Tak, czy ciągle muszę trzymać tam te wojska? W sumie już nie. Weźmy was tam. O, mam tutaj ciągle dostęp wojskowy. I to pasuje. Jeszcze może oddaj wie, co sobie wezmę. No i elegancko. Bang. Chyba jeszcze nie ulepszyłem. Nie budowałem ostatniego budynku, a nie, już mogło. Bo nawet to oni sami go zrobili. Tak, prowincja sama zbudowała tutaj lepszy budynek do handlu. Bank też już... Wait.
I'm confused. Mam tutaj bank. I w sumie bank mógłby wspomagać rozwój bankowości. Taki tam. To nie wiem teraz co ja budowałem, a co. Prowincja, pogubiłem się trochę. Tak to jest, jak się robi dłuższą przerwę w nagrywaniu. No, poza tym jeszcze Korea do podbicia jest. Tutaj mógłbym szukać sobie jakiejś prowincji ciekawej. Tu już mają jakieś centrum handlu. Tu jest spory trade power, podstawowy. Od Sundy, tak? Dobra, spróbujemy sobie zgarnąć też te prowincje. Najpierw oczywiście siatka szpiegowska. A to już jest ich stolica, to stolicy nie oddadzą. Coś innego ciekawego. Tutaj niewielki ten bonus do trade powera początkowy. Podobnie, stolica i tak też niewielki. Chwila. Tak, tę strefę handlową mam, że tak powiem, ogarniętą. Tutaj mam już jakąś obecność, ale niewielką. Tutaj nic właściwie. Tutaj dostanę te prowincje. Poprawia się, będziemy jeszcze na... A to też stolica, to nie? Mam trade value tylko, a nie trade power. Ewentualnie jeszcze to można. Ej. Jeden, jeden. Aż to ewentualnie. Dobra. Utrzymanie armii potrzebuje takie duże. Dać się może tutaj na tych rebeliantów. Przydałby się ktoś tam bliżej jeszcze. Cztery prowincje, te trzy i tutaj jedna. Tą Khalkha Separatists, o nich się martwić nie muszę. Ci już spadają, więc tutaj jest tylko jakieś zagrożenie oczywiste. Jak 23 tysiące jednostek. Ile teraz kosztujecie? 749, dobra, weźmiemy was.
Tutaj bank nadal nie jest dostępny. Po Trade ID jest, jeśli tak potrzebny, to dlaczego mam tutaj bank w ogóle? Podejrzewam, że po prostu w tym, jak prowincje coś budują, nie są wszystkie porobione czeki, że tak powiem, czy warunki są spełnione. I to się zdołało prześlizgnąć. To 76 milionów 60 tysięcy ludzi. Zostało. Mieszczanie przejmują władzę w kolejnych prowincjach. Świetnie. No, moja raczej chińska kompania handlowa, mająca aktualnie chyba tylko jedną prowincję. Dokładnie tą. Raczej nie zdoła mieć 33% wpływów handlowych w regionie. To jest jakiś turmoil, to niedługo pewnie zniknie. Już nie będę musiał się o to martwić. No, za 3 lata przeżyjemy. Chciałbym odblokować te, jak one mają. Idę do eksploracji. Dlaczego masz tutaj ten koszt zniknie? Znaczy zwiększenie kosztu zniknie, więc jeszcze te 2 lata. I potem jak będę mógł, to... Odblokuję od razu kolejny poziom i grupę idei odblokuję kolejną.
Okej. Tutaj nie do końca macie wystarczająco zapasów. Wejdźcie tutaj. No tak, tutaj jeszcze miałem claim. No to Psydeck mogłoby się przydać. Też handel niezły by był. A to jeszcze raz. Peteczka. Drugi poziom stabilności. Teraz się odpalą. Nie budowałem przed chwilą żadnego kolejnego kapitolu. Dobra, skorzystamy. Tak. Tutaj 5,21. A tutaj weźmiemy. Tutaj jest to super miasto jedno. Nasz następca jest ekspansjonistą. Tak czy siak, szybsze kolonizacje będą świetnie. Mamy w końcu te rebelie. Bez stack wipe'a niestety, ale to już powinno wystarczyć. Tutaj jeszcze jedna bitwa. Okej, świetnie. Idziesz tam, zmniejszamy utrzymanie armii do prawie że minimum. Jak tam Polska się ma? Chyba tutaj ostatnio coś. Jeszcze bo tutaj była niedawno w armii chyba. Jak Gdańsk jeszcze nie jest ich.
Jak tam ich stolica jeszcze może tak. 4 populacje mieszczan tylko. Technologia administracyjna i od razu kolejny poziom. Tak. I to nam daje kolejną grupę idei, co nam daje eksplorację. Konkwistadorzy. Świetnie, mam jeszcze lekkich statków. Tego patrzymy. Dobra, dodatkowi koloniści. Kolonizacja, zasięg kolonizacji. Nawet to się spoko. Dobra, to już się aż tak nie, te rzeczy się aż tak nie przydadzą, ale... Weźmy tego spokoju, dokończymy. No tylko, że muszę dobudować te lekkie statki. Do eksploracji są potrzebne co najmniej 3 chyba. Ja jeszcze dosyć szybko zbuduję. Miałem jeszcze jakieś prowincje z portami wojskowymi. O, tutaj jeden. To jest też 408, to trochę krócej. Chociaż nie ma portu. Okay, ale jest modyfikator. Dobra. No dobra. To mieliśmy jakiś bonus 50%. Idea nam to, że tak powiem, odzyskała, bo dostaliśmy 40%. No i dzięki tym dodatkowym dwóm kolonistom spadł nam koszt kolonizacji o 50 dukatów. To jedna była 20 ileś, druga 32 dukaty. No ale zostaniemy przy 10 koloniach jednocześnie. U was mam już zaczęto na claima. Dzięki. Bardziej handlowy jest, świetnie. Od razu do kompanii handlowej. Na razie z korowaniem czekamy, znaczy... Nie będę nic rozbudowywał przed korowaniem, żeby nie zwiększać sobie kosztu korowania. O to mi chodziło. Świetnie. U was. Chciałem to. Playmik i... Wymuszenie. Dzięki. Tutaj parcin handlowy też już mają. Okej. Tak z ciekawości, jakie mamy poziomy plantacji gdzieś tak w stolicy drugi, ale w stolicy mają kontrolne mieszczanie. Też drugi. Spodziewałem się, że będą wyższe poziomy tych plantacji i farmy state'ów. A tutaj w kolonii? Nie ma w ogóle. To jest, a nie, to nie trafiłem w kolonię. Tutaj jest plantacyjna kolonia, to pierwszy poziom też tylko. Dobra. U was już nie chcę siatki szpiegowskiej. No to teraz bym chciał chyba w tej całej awie. To na pewno będą mieli coś, co mnie interesuje. No właśnie.
Jak tam moje stateczki? Jeszcze pół roku. Gdzieś ty jesteś. Serio? Wiem, że będzie lepsza komunikacja. A, damy cię do kompanii handlowej, to już jednoznacznie zmniejsza unrest. Rozbudujmy trochę miasta, to też zmniejsza chociaż trochę unrest. Budujmy tutaj, może nie możemy lepszego. Tutaj. Aha, recent construction i się jeszcze koruje do tego. Czy Sunda ma jeszcze coś dla mnie do zaoferowania? Coś się na pewno znajdzie. To jest ich stolica, więc nie. Może być. Przeżyją. Znaczy nie wszyscy, ale przeżyją. Ma nasz hajs konstrukcyjny. Tylko 1000 na razie nie. Mamy stateczki. Proszę mi się tutaj jakieś połączyć ładnie. Już załatwiamy wam odkrywce. Dosyć cienkie staty ma, ale mamy bardzo niskie Navy Tradition. I... Aha, dobra, musicie być w porcie najpierw. Ameryki. Dobra, musimy najpierw ogarnąć najwyraźniej te wszystkie morza tutaj. Więc powoli, po kolei. A, mam dwóch dodatkowych kolonistów, zapomniałem o nich, że mogę jeszcze ich gdzieś wysłać przecież, żeby przyspieszyć kolonizację. Więc dajmy tam... Gdzieś mało ludzi teraz. Tu. I tu. Dobra. Chińszczyzna. Okej. Jak tam wasze wpływy? Ciągle 4% tylko. I to mamy z głowy. To jest Pacyfik, więc...
Okej. Konfucjan. Aldeans, okej. Czy mógłbym zrobić Force Heretics Convert? Też nie, bo to Andres znowu. A nie, nieważne. No i znowu zarabiamy jakieś porządne hajsy po tym, jak przestałem wydawać więcej hajsów i na armię, i na kolonizację. Więc rozejrzyjmy się po tych moich większych miastach. Produkcja by się przydała lepsza w regionie. Też mamy jakieś miasto, więc... Okej. Tutaj. Świetnie. Tutaj chyba będzie najlepsza produkcja, no. Coś tutaj mogę zbudować. To się przyda. Urban Production Power też zwiększa. Dobra. No, trochę tak nietypowa mapa. No, Polska ostatnio jakoś tak zastoi. Mam nadzieję, że skupię się na rozwoju ekonomicznym chociaż. Chyba, że rozciągają się bardziej na zachód, bo to jest ich prowincja. To nie jest ich, ale tutaj tak. To były normalnie ich prowincje chyba, więc... Te dwie prowincje zdobyli. Wkurzają się ludzie na to, że mam ten playma na nich. A jaki to jest Andres? Możecie pójść gdzie indziej. Pójdź się tam. Dobra, punkty dyplomatyczne. No i rzeczywiście przydałoby się już pójść na tę wojnę, jak się ludzie tak niecierpliwią. Tutaj też już nic nie Andres. Okej. Budujmy jeszcze kilka okrętów handlowych, bo wy nie możecie mieć w trakcie eksploracji, nie? Nie ten. Znaczy, między innymi ten, dobra. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajsy w budżecie konstrukcyjnym. 2400, dobra, dajmy na budowę dróg.
mi tam zmarł. Doradca dyplomatyczny. Zmniejszony unrest się przyda. Jest już wszędzie zero. Ale idziemy na wojnę. Państwa. Może pójść tutaj też. Tutaj damy. A, mam aktualnie tylko jednego dowódcę, tak niedawno jeden umarł. Będziesz tutaj. Będziesz ty. Drugi ja mam. 23. Okej. Young to będzie celem. Okej. Wyjdźcie tu, wyjdźcie tu. Jaką macie armię? Łącznie 26 tysięcy. Okej. Ich tutaj przyblokujecie trochę. Aczkolwiek ta flota też wam pomoże. Zdecydowanie potrzebują pomocy. Byśmy byli 12. A teraz idziemy na pomoc. Lepsze morale trochę. Ale przewaga liczebna też robi swoje. Prawda, ponieśliśmy większe straty. 15 tysięcy, 16, nawet oni tylko 11. Czekaj tam na razie. North America. Rio. Będą. Tutaj by się dostali najprędzej. Nawet z przyspieszeniem nie dadzą rady. Oni niedługo potem mogą zaatakować moją armię tutaj. Dobra. Zdążyli. Tutaj się wycofam i sprowadzamy kolejną armię. Zrobimy
się tutaj sobie poradzić. Przechodzili przez rzekę chyba, tyle dobrego dla mnie. Manewr mamy taki sam. Okej. Tak trochę im to... Ile, co oni tak zasuwają? 9 dni tylko? Dobra, odpuścili. Rozbudowała się moja flota. Te drogi na razie. Ja się myślałem, że 7 dałem do budowy. A jeszcze jeden płynie, dobra. Zanowił budowę tego. Poczekamy, aż wróci tamta flota z eksploracji. Prawny port. Chwilę zaczekamy. Te 3 prowincje zgarnąć. W sumie to kosztuje masę punktów dyplomatycznych, więc może lepiej odpuścimy. Te 2 hajsy i reparacje. Dokąd? Ej. Tak, któregoś kolonistę zawrócić, żebym wiedział, gdzie oni są teraz. Ja tu porzuciłem kolonię. A nie, zawróciłem kolonistę. Odwaliłem. Dobra, jeszcze jeden. Późna. Nie zdążą i tak. No właśnie,
Wy jesteście moim wasalem. Jak to mi idzie wasza... Okej, czyli tylko musimy zaczekać, aż skończy się wojna i możemy zacząć aneksację. Świetnie. Okej, nie dzięki. Chociaż w sumie zgodziliby się na to, co chcę. Okej. Dobra. Recent Construction jeszcze nie powstrzymuje. Okej, dobra. Dzięki. Teraz. Tutaj też jest kompania handlowa, czy gdzieś jeszcze? Nie, może jeszcze w tych prowincjach będę mógł ją dać, ale... Mamy teraz ile kolonii? 8, czyli was zawrócimy. I lecicie tutaj. Bracie ciągle eksplorują tutaj Pacyfik. To jest jakieś państewko? Teraz znaleźć jeszcze jednego kolejstwa. O, za pierwszym razem trafiłem. Was już kolonizuje. Was raczej nie chce kolonizować. Mówię jeszcze tutaj w teorii. Też chyba. Dobra. Też chyba mogłem... A nie, dobra. Wzdłuż wybrzeża mogłem kolonizować, kiedy prowincja nie była obok mojej pełnoprawnej prowincji. Jest w pełni skolonizowanej, ale już te w głębi lądu muszą być obok w pełni skolonizowanej. Tutaj mamy... Printing Press, zwane również piśmiennictwem, powstało w Lubecku. U mnie nie rozwija się absolutnie nigdzie. Świetnie. Trochę lipa, że oni... Nie, tutaj jest wybrzeże. Dobra.
No to Kalifornię sobie skolonizujemy. Teraz wstrzymam się z tymi ideami, odblokuję jeszcze technologię dyplomatyczną. Jesteście kuźwa. Ogólnie zauważyłem, że Europka trochę głupieje, jak ma się przedostać do jakiejś prowincji po drugiej stronie tej linii. Albo do jakiejś pracy, do jakiegokolwiek punktu. Jeżeli jestem z tej strony, najkrótsza trasa jest, to wychodzi przez tę linię, to wylądowuję gdzieś tam. Jeżeli pójdę tutaj, pewnie będę chciał gdzieś tam. Nie, to jest ok. To nie ogarniam. Chrześcijaństwo. Zobaczmy, co się wydarzy, jak ich zaproszę. Tak z ciekawości po prostu. Nie mam zamiaru przechodzić na chrześcijaństwo, przekonwertowanie całego państwa by zajęło dużo czasu i do tego czasu zdążyłbym się rozpaść. A, was miałem zacząć aneksować, świetnie. Zajmie to 25 lat mniej więcej. Żyjemy spory koszt dyplomatyczny. Na razie nie. Zmieńmy fokus na dyplomatyczny teraz, tak w ogóle. Okej. Przybyli. Wenecja, to mi pasuje chyba. Tak. Co? Jaki internal conflict? Wydawało mi się, że było internal conflicts i coś o Ming. Mogło mi się tylko wydawać, mam taką nadzieję. Połączcie się gdzieś. Tutaj macie podobny dystans zapewne. Na razie nie kolonizuję kolejnych prowincji, bo nie mam tutaj za bardzo co kolonizować już. A zaraz będę odkrywał wybrzeże Ameryki, więc... my się na tym zaraz. Co tam chcecie? Awanse? Nie. Nie dajemy wam awansów, świetnie.
Dobra, mamy rok 1526, więc tak wysyłając flotę eksploracyjną na odkrywanie wybrzeży Ameryki, kończę ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. Siemanko i do następnego razu.